Co pan robi, panie Mitlopsiu? Co to za jakieś cieszące się pieski? Dawaj to Mikla, dawaj, 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 dawaj Mikla, dawaj. Klara, Luzia. Dzień dobry. Jak się macie? Mam nadzieję, że dobrze. Postanowiłam, że dziś też będę vlogować. Dzisiaj jestem bez makijażu, także nie zrobię czegoś takiego, chociaż kusiło mnie, żeby zrobić, może jutro, żeby zrobić tak, że zrobię tak i wrzucę drugi filmik, jak robię tak i już będę umalowana. Ale nie, dzisiaj tak nie będzie. Dzisiaj na pewno nie będę umalowana. Pokażę Wam nowy kolor na włosach, który niestety nie do końca mi się podoba, bo jest moim zdaniem trochę za ciemny jak dla mnie. Musiałam sobie bardziej przyciemnić brwi w związku z tym. Ale dobra, nieważne. Byłam już na zakupach. Dzisiaj mamy piątek. I byłam na zakupach takich trochę większych w sumie i kupiłam kilka takich fajniejszych rzeczy. Takich fajniejszych mam nadzieję Wam do pokazania. Nie wszystko dla siebie. Niektóre rzeczy na prezent między innymi. Dużo jedzenia. Bo teraz najbliższe 3 dni ja będę gotowała obiady. Niestety zostałam słomianą wdową na ten weekend. I dobra, idę, rozpakuję te torby, pokażę Wam, co kupiłam, ale od razu uprzedzam Was, że tam będzie kiepskie światło w tamtym pokoju. No ale jakoś musimy sobie poradzić. Dobra, to lecę. Okej, i zaczynamy. To znaczy zaczynam pokazywać Wam, co takiego kupiłam. Po pierwsze, to byłam na targu. Właściwie byłam po jakieś owoce. Tu już mam umyte, bo już nie mogłam wytrzymać po prostu. Ja w międzyczasie musiałam odwieźć męża, także wiecie, tylko te torby zostawiłam. Teraz musiałam nawet je porozwiązywać, bo się bałam, żeby psy mi czegoś nie wygrzebały. Ale nie, na szczęście nie. Także kupiłam czereśnie. Tu jest ponad kilogram czereśni, może już nie. Pół kilograma bobu, bo jak wiecie, ja uwielbiam bób, taki świeży, nie lubię mrożonego, wolę ten świeży zdecydowanie. No i kupiłam, niby to jest Irga, podobno polskie kartoszki, no zobaczymy. Ok, i teraz będą zakupy, to są dwie wielkie torby z, słuchajcie, z Biedry. I to są różne rzeczy, nie tylko dla mnie, także miejcie to na uwadze. Dobra, i zaczynam od tego. To jest coś, co u nas w domu się często pije. Także kupiłam tego... Tak, 3 opakowania, z czego tylko właściwie chyba 2 zostaną w domu. Jedno poleci do kogoś tam, ale nieważne. Dobra, następna rzecz to jest oczywiście mega niezdrowe top chipsy z solą morską. Ja już kiedyś je jadłam. Możecie tutaj sobie spojrzeć na skład. Jest całkiem, jak na chipsy, chociaż czekajcie, chyba jest olej palmowy. Nie ma oleju palmowego, także dla tych, którzy nie lubią oleju palmowego, to może być alternatywa. Ok, i teraz tak, tutaj mam jedną bułkę, bo już 2 zdążyłam wciągnąć na śniadanie, to jest to taka malutka. I kupiłam, słuchajcie, sobie chleb na kolację i na śniadanie i nie wiem, może jeszcze na jakąś, na drugie śniadanie, zobaczymy. To jest chleb z Biedry. Ok, to nie jest dla mnie, to jest właśnie też gdzieś to poleci, czyli lipa z miodem i cytryną. Lipa jest bardzo dobra i ja lubię, tylko nie tą z miodem i cytryną, bo jak wiecie, ja miodu nie jem, zresztą ja nigdy miodu nie lubiłam, więc to nigdy nie był dla mnie problem. Chusteczki, bo nie mam zapasu, a zapas by się przydał. Zupka, tak zwana chińska, tak wiem, jest bardzo niezdrowa, ale ona składowo jest w miarę jak cię mogę. Możecie sobie tutaj zobaczyć. No zobaczymy. Po prostu na czarną godzinę lubię mieć, wiecie, jakąś opcję. Pieczarki, będę robić sos, więc będą potrzebne pieczarki. I standard. Ja zawsze kupuję 2 pęczki rzodkiewek. To są właśnie rzodkiewki z Biedry. Torba ta jest pusta. I teraz przechodzimy do tej torby. Tutaj jest trochę więcej. Zielona herbata, która też nie jest akurat dla mnie. Taka liściasta.
Więc już tam ją odkładam. Kolejna rzecz to jest hummus, pewnie dobrze wszystkim znany. Cieszę się, że ten paprykowy jest teraz dostępny, bo wiecie, one były w tych takich okrągłym opakowaniu 3 sztuki i nie za bardzo to mi się podobało, bo chyba najsmaczniejszy w sumie był ten pomidorowy i paprykowy, więc cieszę się, że w końcu można dostać go samego. Oczywiście moje ulubione awokado, które tutaj mi się wgięło, no ale cóż, takie jest życie. Coś niezdrowego, czyli Lipton Green Tea. Ja tych napoi, powiem Wam szczerze, mało piję, ale kiedy sprzątam i naprawdę mam taki, żeby nie powiedzieć brzydko, zapiernicz, to po prostu ani nie mam czasu, ani ochoty, żeby sobie robić wodę z jakimiś tam sokami czy czymś, po prostu piję taki syf, wiem. Cóż, takie jest życie. Następna rzecz to jest napój sojowy klasyczny. Mój ulubiony oczywiście waniliowy nie było. Dodam sobie po prostu wanilii do niego. Tu mamy brzoskwinie. Brzoskwinie, słuchajcie, były na jakiejś promocji, tak, po 3 coś, więc wziąłam sobie ich troszkę. 2 grejpfruty, na ogół biorę 2. Co tu jeszcze mam? Tak, jeszcze jedna niezdrowa przekąska, to na pewno dobrze znana. Często się pojawiała u mnie w projekcie Denko, czyli hot chili. Ja to bardzo lubię, tego tutaj nie ma akurat dużo, bo tylko 70 gramów, więc po prostu to wciągnę przed telewizorem, jak znam życie. Kolejna rzecz to jest surówka z ogórkiem i koperkiem. Ona jest składowo-wegańska właśnie z Biedry i ona pewnie dzisiaj będzie na obiad. I mamy już tutaj chyba tylko 2 rzeczy. Jedna z tych rzeczy to jest arbuz. Arbuz teraz był w promocji, więc sobie wzięłam ten taki w siatce. Mam nadzieję, że ten będzie dobry. I kartoszki jeszcze jedne, tylko to już są po prostu takie, wiecie, paczkowane. Wybrałam takie mniejsze, bo chcę je po prostu umyć i zrobić pieczone. Młodych mi chyba trochę szkoda by było na pieczone, więc będą pieczone stare, że tak powiem. Dobra, i ja to ogarnę z tego stołu i pokażę Wam po prostu następne rzeczy, które kupiłam. Okay. Kolejna torba to są zakupy z Tesco, jak widzicie Tesco. I potem jeszcze Wam pokażę kilka rzeczy z Rossmana i z Empiku. Tak, z Empiku. Dobra, i przechodzę do rzeczy, bo właśnie chciałam się pospieszyć z tym trochę, ponieważ muszę to schować. To są mrożone takie paluszki warzywne, o tak bym to nazwała. I tak to się chyba nazywa, wegańskie, które są dostępne u mnie w Tesco. Bardzo mnie to cieszy, tutaj jest ich 15, także to mi starczy na całkiem pokaźne obiady, że tak powiem. I słuchajcie, kupiłam 2 herbaty, tu jest druga. Najpierw może ta. To jest zielona malinowa. Nie wiem, nigdy nie piłam tych herbat z tej firmy, także nie mam doświadczenia. Tutaj widzicie, jeszcze leżą te zakupy z Biedronki, bo muszę to po prostu szybko rozpakować. Kolejna rzecz to jest herbata czarna i to jest cytrusowa z imbirem. No mam nadzieję, że będzie dobra, bo spodziewam się po niej naprawdę, że będzie rewelacyjna. Ok, Pringlesy, bo były w promocji, przyznam się szczerze, więc dlatego je wzięłam. I wzięłam też 2 paczki, to są jedne z kilku paczek chipsów, które ja lubię. To jest chips, to są chipsy paprykowe. Gdzieś tutaj mam drugą paczkę, ale to zaraz pewnie ją znajdę. No... kurczę, dobra, nieważne. Na, słuchajcie, zaraz się znajdzie. Na wyprzedaży wzięłam odżywkę z Petal Fresh. Nie wiem, czy wiecie, to jest taka amerykańska firma, która kosmetyki ma wegetariańskie, powiedzmy, i wegańskie. Ta odżywka jest akurat dla wegan. Także fajnie, bo była za 6 zeta, a tutaj jest, kurczę, a jest 355 ml. W sumie mogłam wziąć 2. Może jutro, jak będę, to jeszcze sobie dobiorę. Zobaczymy w ogóle, czy ona jest dobra. Może dzisiaj nią umyję głowę. Ok, i ciuch. Może niekoniecznie do pokazywania. To jest biustonosz. Kupiony zresztą na jakiejś wyprzedaży. Przeceniony z 34 na...
tu jest, na 34,99, a myślałam, że był przeceniony, ale aha, bo on był przeceniony, sorki, bo to było tutaj po prostu nalepione, taki zwykły, czarny, klasyczny, dobra, tyle o biustonoszu. Kolejne te chipsy, o których mówiłam i słuchajcie, wzięłam coś, co pierwszy raz w sumie mi się rzuciło w oczy, bo mam zamiar teraz troszeczkę częściej zakładać sukienki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I to są rajstopy, które niby mają podtrzymywać tyłek, brzuch i tak dalej. No nie wiem, kupiłam je na jakiejś właśnie obniżce. Zobaczymy, co to za cudo. To jest 15, cielista. Nie wiem, jeśli macie doświadczenia z takimi rajstopami, to dajcie mi znać, bo ja ogólnie nie cierpię rajstop, dlatego... Bo ogólnie, w ogóle nie lubię tej akcji, kiedy rajstopy zjeżdżają. No ale nic na to nie poradzę. Chyba wszyscy tak, wszystkie kobiety tak mają, ale dobra. Kolejna rzecz to są, to jest wędlina sojowa. To jest ta o smaku drobiowym z zielonymi oliwkami. Kupiłam jeszcze dwie paczki parówek, ale jej już rzuciłam do lodówki. A o wędlinie oczywiście zapomniałam. Tak, ale nie tylko. Kupiłam też tofu bazyliowe. Kupiłam tofu naturalne, to do tego sosu, o którym Wam mówiłam. I w sumie to już chyba jest ostatnia rzecz. Nie, jeszcze coś tu jest. Nie, aha, nie są te parówki, bo jedne tylko włożyłam. To są kiełbaski sojowe, przepraszam. Czyli kupiłam dwie paczki kiełbasek sojowych wędzonych i jedną paczkę parówek naturalnych. Także musicie mi uwierzyć na słowo, że tak było. Tu mam jeszcze orzeszki. W posypce takiej paprykowej, ale wyobraźcie sobie, wyczytałam w składzie, że one mają, jak tutaj zobaczycie, pieprz kajenny. Nie wiem, czy wiecie, ale pieprz kajenny podobno działa odchudzająco, więc miejmy nadzieję, że bardzo nie przytyję od tych orzeszków. Oczywiście żartuję. I ostatnie rzeczy, tak, z tej torby to ostatnie. Jedna to jest Sistema i to jest pojemnik śniadaniowy, jak tu widzicie. To jest ze sztućcami. Ogólnie to jest chyba łyżeczka tutaj sztućcem, tak? I ja planuję sobie po prostu tutaj wkładać mój jogurt wegański, a tu na wierzch, no wiecie, te płatki czekoladowe albo jakieś inne, które mam. I potem sobie mieszać przed jedzeniem. Albo jakieś owoce ewentualnie. Jeszcze nie wiem, zobaczymy. Na pewno bardzo mi się przyda teraz. Także coś takiego. No i ostatnia rzecz z Tesco już, to jest Gala i kupiłam ciemniejszą stronę Greya. Oglądałam Greya, Luisa mówiła, że była w kinie na tym i pomyślałam, że obejrzę sobie po prostu film na DVD, także dzisiaj pewnie będę oglądała, chyba że będę czytała książkę, bo kupiłam książkę i tutaj mam następną torbę i to już jest ostatnia. I słuchajcie, tak, po pierwsze kupiłam takie szmatki do, no wiecie, do sprzątania, do porządkowania z jednorożcem i z tęczami, są mega śmieszne. Tak, szczoteczka do zębów, taka czarna, ta jest dla mnie, niestety Colgate, takie jest życie. To jest nie dla mnie, także odkładam tam na tą kubkę, o której Wam mówiłam i to też jest nie dla mnie. I co my tu jeszcze mamy? Aha, jeszcze kupiłam takie coś, co prawda nie sprawdziłam dokładnie składu, to było jak w cenie na do widzenia w Rossmanie. I nawet nie wiem dobrze, co to jest. Jak sprawdzę skład i spróbuję, na pewno dam Wam znać. Myślę, że to jest taki wykrzywiacz gęby, jak tutaj widać na załączonym obrazku. I książka, o której mówiłam, to jest coś takiego. Przeczytałam mniej więcej, o czym ona jest i tutaj jest skrót, możecie sobie zatrzymać i też przeczytać. Może Was zainteresuje. To jest książka nie z Empiku, tylko z Biedronki. Także ona, cena 24,99. Jeśli macie chęć, interesuje Was taka tematyka thrillerowo-kryminalna, że tak powiem, to na pewno będzie fajna książka, bo tak wyczytałam tutaj w ogóle, że to jest jakiś bestseller i w ogóle mega, więc mam nadzieję, że będzie mega, więc albo dzisiaj będę czytała książkę, albo oglądała Greya dziś wieczorem. I ostatnie dwie rzeczy, które też są nie dla mnie, które będą prezentem dla kogoś, nie będę mówiła dla kogo, nieważne. I tak nikt z YouTube'a, także wiecie.
To są fiszki, angielskie i książka Blondynka na językach Beaty Pawlikowskiej. I to jest właśnie też angielski, brytyjski. Podobno książka jest świetna, bo pani zachwalała bardzo w Empiku. Opowiadała mi o pani innej, która po prostu do niej przyszła i powiedziała, że kupiła tą książkę i jest mega, mega z niej zadowolona. Także kupiłam i ja tą książkę. Miałam kupić w sumie tylko fiszki, ale kupiłam też i tą książkę. Zamiast czekolady będzie po prostu książka. Zegar standardowo musi bić, u mnie to jest norma. Aha, za książkę zapłaciłam, słuchajcie, z kartą 9,90. Także myślę, że fajna cena. Fiszki były trochę droższe. Tu macie cenę, ale myślę też, że było warto. To jest A2B1. Mam nadzieję, że to widać. Widać? Widać. Taki poziom. Ok. I to wszystko. Całe zakupy. Ja się zabieram teraz za sprzątanie tego wszystkiego. I odezwę się do Was później. I jeszcze mały haul lumpeksowy, bo muszę zaraz się wziąć i nastawić pranie, więc pomyślałam, że Wam pokażę. Nie ma tego dużo i w sumie będzie tego jeszcze mniej, ale za chwilę Wam powiem dlaczego. Ale dobra, zacznę może tu od tego, od tej torby. I w tej torbie mam spodenki. To są takie lniane spodenki, takie trochę dłuższe, jak widzicie, ale ja planuję sobie je po prostu skrócić i zrobić takie ładne, zawijane, będą fajne. Kosztowały złotówkę, więc pomyślałam, że warto trochę się wysilić i je przerobić. Także spodenki. I mam tu jeszcze dwie rzeczy w tej torbie. Pierwsza rzecz to jest sweterek, serek zresztą. To jest ogólnie sweterek ciążowy, ale on ciążowy bynajmniej nie jest. Ja spróbuję go Wam pokazać jakoś. To nie jest takie proste. O, on jest taki zwyczajny, ze ściągaczem na dole, w serek. Rękaw jest, rękawy właściwie, sorry, są długie, też ze ściągaczami takimi trochę dłuższymi, jak widzicie. Także taki sweterek, on kosztował 10 zł. Tak, 10 zł. I ostatnia rzecz, też za 10 zł, to są, słuchajcie, to są leginsy. To są leginsy takie z takim paskiem tutaj. Pierwszy raz takie w ogóle widziałam. One są w ogóle większe i one są z F&F-u. Wyglądają w ogóle jak nowe. Dla mnie nie będą to długie leginsy, bynajmniej. Myślę, że to będzie coś takiego jak 3/4, coś w ten deseń. I to by było wszystko z tej jednej torby. I teraz zawartość drugiej torby. To są po pierwsze spodnie. To są spodnie primarkowe w ogóle. One są dosyć długie, ale powiem Wam, że one są na mnie trochę za szerokie i ja się zastanawiam, czy ja ich nie oddam mojej siostrze, a właściwie odsprzedam. Prawdopodobnie, bo mówię, one są długie, 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 długie. Naprawdę bardzo długie. Zwężane. Ona takie lubi, więc prawdopodobnie powędruję do niej. I ostatnia rzecz. Przygotujcie się, bo to może być wstrząs dla niektórych. Tak, to jest maska. To jest taka potworna maska. Tutaj już Febe ją wypatrzyła i też by chciała ją mieć. Patrzy, co to jest za paszcza. Z takimi uszami. Ja ją kupiłam z myślą o Halloween, jak no, o tym, który będzie teraz i każdym kolejnym. Wygląda naprawdę koszmarnie. Ale o to mi chodziło. Szukałam czegoś takiego naprawdę przejmującego, więc mam nadzieję, że to wystraszy niejedną osobę. No ale dobra. I to wszystko. To są całe zakupy z lumpeksu. Ja lecę, nastawiam pranie i biorę się szybciutko za obiad. Ja już obiad nastawiłam, także kartofelki już się gotują, to znaczy, no, woda się gotuje, taką mam nadzieję, że już się gotuje. Nastawiłam bób, także już się z tym uporałam i do tego będzie dzisiaj surówka i
I co jeszcze będzie? Będą te nuggetsy z Kauflandu, które ja kupuję gotowe, ponieważ naprawdę nic mi się nie chce robić. Mogłyby być te paluszki warzywne, ale one będą prawdopodobnie, część z nich oczywiście będzie w niedzielę na obiad albo jutro, jeszcze nie wiem. Coś się wymyśli w każdym razie. No i co? I nadal jestem bez makijażu. Nie, dzisiaj w ogóle jest totalnie dzień bez makijażu i nie mój dzień. Chodzi nie mój dzień, jeśli chodzi o wygląd mój, zdecydowanie. Pomyślałam, że pogadam do Was chwilę o... Wiecie co? O oper ogólnie. Tak mi się skojarzyło. Wiem, że... Aga in America nagrała taki film, ona wyjechała jako au pair, pracowała jako au pair. Ja też kiedyś, takie było marzenie, właściwie nawet nie moje, tylko mojej siostry kiedyś. I ja tak powiedzmy, że zdublowałam to jej marzenie, bo to stało się i moim marzeniem, żeby wyjechać jako au pair i miałam tę szansę, słuchajcie, to było bardzo dawno temu. Bo to było w 2014 roku. 2014, wybaczcie, także naprawdę bardzo dawno temu, bo to już jest naprawdę hektar czasu, 13 lat minęło. W każdym razie ja nie jechałam przez, tak jak Aga jechała przez jakąś tam agencję au pair. Ja po prostu zalogowałam się na stronie Au Pair World, to się bodajże nazywało, to było naprawdę bardzo dawno temu i tam znalazła mnie rodzina, u której mieszkałam, trafiłam do takiej rodziny dwudzietnej, że tak powiem, była dziewczynka, która miała 6 lat i chłopiec miał, w momencie kiedy przyjechałam, miał 2 lata i 6 miesięcy i słuchajcie, ja bardzo mało... Tak naprawdę bardzo mało się nimi zajmowałam, miałam bardzo mało godzin pracy, więc mi się strasznie nudziło, więc poza sprzątaniem, które też miałam, oczywiście opieka nad dziećmi, ale to było... Ja miałam dużo czasu dla siebie, także chodziłam do koledżu, chodziłam na kurs do Learn Direct, bodajże to się tak nazywało. Tam uzyskałam jakieś tam certyfikaty angielskiego, nawet mi się udało i słuchajcie... Byłam tam w sumie ponad 3 miesiące. Ogólnie było fajnie. To znaczy, to była taka przygoda życia. Ja rok później też wyjechałam z tej samej strony, ale niestety bardzo źle trafiłam. Bardzo źle, ponieważ rodzina, do której trafiłam, chciała, żebym ja pracowała w restauracji. Poza tym, że miałam zajmować się jednocześnie dziećmi. Także było straszne. Więc musiałam szybko stamtąd uciekać. W sumie chyba byłam tam niecały tydzień. Także to, co, kiedy byłam w Anglii, okazało się, że ten wyjazd był naprawdę mega, biorąc pod uwagę tamten, to już w ogóle masakra totalna. Dużo skorzystałam, bo jak mówię, miałam dużo czasu, więc się uczyłam angielskiego. Na tyle, na ile, wiecie, mogłam. Ale to było już jakiś czas temu, jak już mówiłam. Także te 13 lat to robi różnicę, a jednak ten kontakt mam mizerny z językiem. No i słuchajcie, co więcej mogę Wam powiedzieć. Na pewno warto, jeśli się zastanawiacie, czy wyjechać jako au pair, to na pewno warto, no bo macie zapewnione mieszkanie, jedzenie, o to nie musicie się martwić tak naprawdę. Ja miałam naprawdę super sytuację, bo ja... Mówię, ja miałam dodatkowe prace, ja chodziłam do dwóch rodzin, u których sprzątałam, bo po prostu mi się nudziło, więc z nudów szukałam sobie zajęć. Miałam też okazję pracować na przyjęciu u teściów tej pani, u której mieszkałam. Fajna sprawa w ogóle zobaczyć to tak chociażby przez okno, jak wygląda takie typowe brytyjskie przyjęcie takich starszych ludzi. Bo oni byli tak po 60 na pewno, jeśli nie po 70. Także, no naprawdę, to była przygoda życia. Ja polecam, jeśli macie ochotę, to na pewno warto. Ja skorzystałam, chciałam wziąć urlop dziekański, ale potem stwierdziłam, że jednak wrócę na studia i skorzystałam, bo te 3 miesiące, ponad 3 miesiące, które ja byłam, to były akurat 3 miesiące wakacji, które miałam. Także świetna sprawa. Rodzina chyba była ze mnie zadowolona, bo normalnie wiem, że kupuje się prezenty au pair po
roku, bodajże kiedy au pair jest rok i wyjeżdża już do domu, to rodzina kupuje jej prezent. Ja miałam o tyle właśnie fajnie, że rodzina, u której mieszkałam, kupiła mi prezent również już po 3 miesiącach. I to była taka też śmieszna sytuacja, bo wiecie, młoda dziewczyna, byłam jeszcze wtedy, pojechałam tam i dla mnie te pieniądze to się wydawało naprawdę jak w ogóle zupełnie inny świat, jeśli chodzi o pieniądze. I wyobraźcie sobie, że ta zabrała mnie na zakupy właśnie ta matka dzieci i zaproponowała, że ona mi coś kupi. Powiedziała mi do jakiej kwoty. A ja pamiętam, jeździłam z taką Asią, bo ja mieszkałam w Chiddle, to jest taka miejscowość pod Manchesterem. I tam poznałam Asię taką, z którą jeździłyśmy razem do centrum. Tam jeździłyśmy oczywiście do Primarka, ale nie tylko, bo przede wszystkim do TK Maxa. To był nasz taki stały punkt programu zawsze do TK Maxa. I słuchajcie, matka tych dzieci wtedy mi zaproponowała, że ona mi kupi szalik. Szalik, który kosztował, pamiętam, nie wiem, coś koło 30 funtów, bo to było mniej więcej o takiej kwocie była mowa, ile ona jest w stanie wydać na ten prezent. I ja jej zaproponowałam, że może jednak nie, bo widziałam fajne buty i że może te buty ona by mi kupiła. To były buty Pumy, skórzane, jeszcze wtedy nosiłam skórzane buty, teraz staram się jak najmniej, mam jeszcze kilka, więc docieram, ale mówię, już ich nie kupuję. Wtedy mi się wydawało, że to super, one kosztowały 20 funtów, więc ona powiedziała, że nie ma sprawy, bo wtedy i tak mniej by ją to trochę wyniosło, a mi bardziej zależało na butach niż na apaszce, czy to była apaszka, chustka, coś takiego. Także tyle. Trochę Wam opowiedziałam coś więcej na temat mojego wyjazdu au pair. Jeśli macie jakieś pytania co do tego, no to piszcie, na pewno chętnie Wam odpowiem. A ja lecę. Co robić? Smażyć kotleciki. Dobra, na razie, pa pa. Przychodzę do Was z testem herbaty. Tak, z testem herbaty, bo pomyślałam, że... będzie to taki standard w moich vlogach domowych, bo ja często kupuję jakieś herbaty, żeby je wypróbować i albo się okazuje, że są dobre, albo się okazuje, że są beznadziejne. Także dzisiaj test herbaty Irwing, bodajże to się tak czyta, i to jest ta zielona, malinowa, i jak widzicie ma bardzo fajne pudełko i można sobie ją tutaj swobodnie z tego pudełka bez otwierania wyciągać. Okej, dobra. Herbatę mam już gotową. Nie wiem, czy nie jest za gorąca, no ale zaryzykuję. W kubeczku. I uwaga, wielka chwila. Słuchajcie, jeszcze pierwsze, co mogę Wam powiedzieć, poza tym, że pociąg przejeżdża, to, że ona przepięknie pachnie. Ja już jak ją zaparzyłam, znaczy zalałam wodą, to ja już ją czułam po prostu na odległość, że ona pięknie pachnie. I uwaga, test. Dobra jest! Pasuje mi, naprawdę. Może jest troszeczkę mocno aromatyzowana, ale ja też nie lubię smaku zielonej herbaty jako takiej, dlatego zawsze kupuję te takie zielone z dodatkiem czegoś. I powiem Wam, że ta naprawdę jest dobra. Kurczę, nie spodziewałam się, że będzie taka dobra. Bardzo dobra, tylko gorąca. Bardzo dobra, naprawdę. Nie słodziłam i bardzo dobra. 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 Jeszcze co mogę Wam powiedzieć, to tutaj jest napisane na opakowaniu. Gdzieś wyczytałam, że tu, słuchajcie, chyba w składzie, gdzie ja widziałam ten skład? Tak, herbata zielona, aromaty, i tu jest 10% owocu maliny, także spoko. Poza tym jest kwiat hibiskusa, aronia, jabłko, koncentrat soku malinowego 1% i owoc dzikiej róży. Jeszcze owoc czarnej porzeczki, owoc jagody i owoc truskawki. I to wszystko, co ta herbata w sobie ma. Dobra. Jest dobra. Jestem na tak. Hej, jestem utyrana. Naprawdę. Poza tym, że zrobiłam obiad dzisiaj i... właściwie tylko obiad i
na zakupach. Nie, no żartuję. To pomagałam mojej teściowej w porządkach na strychu i pomyślałam, że pokażę Wam kilka rzeczy, które wygrzebała moja teściowa. Poczekajcie. Ja to sobie naszykowałam. Wszystkiego nie mogę Wam pokazać, bo nie wiem, czy niektóre osoby by sobie to życzyły. Ale pokażę Wam, chodziłam na zajęcia z fotografii i pokażę Wam, jaką mieliśmy fajną modelkę w ogóle wtedy. I bardzo fajne zdjęcia też w ogóle wtedy powstały. Spróbuję Wam pokazać. O, takie właśnie. I między innymi też takie. Bardzo fajne. Dziewczyna była bardzo odważna, więc spoko. Poza tym... Mam nadzieję, że nie będzie miała mi tego za złe, ale nie sądzę, skoro pozowała, prawda? Poza tym mieliśmy martwą naturę, którą musieliśmy rysować. Ta była bardzo skomplikowana, dlatego trzeba było ją sfotografować. I pamiętam, że zrobiłam sobie też taką wersję jakby ołówkową. Takie rzeczy się robiło na studiach. Ale nie tylko. Robiliśmy też różne takie śmieszne linie. Nie wiem, o co chodziło, nie pamiętam sensu tego ćwiczenia, ale tak pomyślałam, że Wam pokażę. O, tak mniej więcej takie bzdury tego typu. Nie pokażę Wam plamki, którą ja z Karoliną, moją ukochaną... Nie, pokażę Wam! Jezu, mam! Przepraszam, to nie jest oryginalna plamka, bo oryginalna oczywiście... Oczywiście jest na dużym formacie, bo to trzeba było oddawać na takich ogromnych formatach. I słuchajcie, z tą plamką to jest taka historia, że ona nie jest naklejona, zresztą może tutaj będzie widać, że ona nie jest naklejona, ona jest namalowana i pamiętam, że ja tą plamkę poprawiałam kilka razy, ponieważ krawędzie tej plamki nie były takie, jakie być powinny, to był jakiś hardcore dla mnie, ale w końcu się udało, to nie jest właśnie ta, ale mniej więcej chciałam Wam pokazać, o co chodziło z plamką. Poza tym mam tu różne takie postacie tego typu i takie o, takie. I tu mam jeszcze taką. Ciężko mi tą jedną ręką to Wam pokazywać. Jakieś rysunki. Jakieś tam pierwsze szkaradne rysunki. Mniej lub bardziej. Okej, tu mam więcej takich postaci właśnie tego typu dzielonych. I coś śmiesznego, może Wam się spodoba. Może zechcecie takie rzeczy robić z własnymi dziećmi w sumie, bo to jest całkiem ciekawe ćwiczenie. Niestety nie wiem, które jest do którego chyba, czekajcie, chyba tylko to się zgadza, a tak. Wycinacie z czarnego bądź innego kartonu taki kawałek tego czarnego i z tego czarnego na takim samym formacie robicie coś innego, czyli akurat tutaj macie taką formę geometryczną, którą zrobiłam z tego kawałka, który obcięłam tutaj. Po prostu chodzi o to, żeby wykorzystać tą część papieru. Tutaj mam jakiegoś ptaszora takiego, coś takiego. Oczywiście to mogłoby być dużo lepsze, ale to były takie, wiecie, moje początki. I rysunki. Znalazłam kilka rysunków, które chciałam Wam pokazać. W sumie, o tak. To są rysunki, które... To nie są rysunki, broń Boże, na studia, tylko po prostu to są rysunki, które tam sobie rysowałam od tak, żeby sobie rysować. Nie są to jakieś mega piękne prace, ale pomyślałam, że Wam pokażę, może się pośmiejecie. Nigdy nie wiadomo, mnie po prostu trochę rozbawiło oglądanie tych starych rzeczy. Okej. Okay. I wiecie co? Jeszcze jedna rzecz dość niesamowita. Tutaj mam zwyczaje i zabobony na pracy, to znaczy to jest jakaś kserówka z ergonomii, ale słuchajcie, znalazłam coś dziwnego w ogóle grzebiąc. Nawet nie wiedziałam, że coś takiego napisałam. I w ogóle najśmieszniejsze jest to, że dzisiaj Wam mówiłam o tym, jak pracowałam jako au pair. A ten list, to jest taki list, to są takie moje przemyślenia, były napisane właśnie przed tym, jak miałam wyjechać. I zastanawiam się, czy Wam to przeczytać. Nie wiem, pokażę Wam może, jak będziecie chcieli, to sobie zatrzymacie i może sami przeczytacie. Takie bozgroły, nie patrzcie na błędy ortograficzne, zawsze miałam z tym problem. Tak. Bardzo, bardzo ciekawa historia w sumie. Bardzo ciekawe przemyślenia. Dobra, słuchajcie, ja mam tutaj mega teraz bałagan. Na przykład mam
Pokażę Wam lalkę z porcelanową głową, porcelanowymi łapkami i w ogóle, którą muszę zaraz wziąć i ogarnąć, uprać. A, i pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, którą też przytaszczyłam i to jest, słuchajcie, zaraz Iwoszek coś zrzuci. Iwo! I słuchajcie, to jest pierwsza maskotka, którą dostałam od mojego męża w prezencie i to było 6 grudnia 2001 roku chyba, także jest mega stara. To znaczy no mega jak mega, ale jest stara. I ona wygląda tak i ona jest ogromna, jak widzicie, bo ma prawie taki sam łeb jak ja. No i to chciałam właśnie Wam pokazać. Wiem, wiem, nie jestem normalna. Cóż, co ja poradzę? Takie jest życie. Nikt nie jest normalny. Dobra, ja się zabieram za sprzątanie, bo mam tutaj jeszcze kilka rzeczy do ogarnięcia. Mam jeszcze pudełko z zabawkami różnymi, które muszę przebrać, ze skarbonkami, innymi cudami, wiankami. I jeszcze walizkę z ubraniami, którą też bym chciała przebrać. Nawet nie wiem, co w niej jest, tak na dobrą sprawę, więc zaraz się będę za to brała. Na dzisiaj już kończę tego vloga, mam nadzieję, że chociaż trochę Wam się spodobało. Pamiętajcie, żeby zostawić kciuka, ewentualnie subskrybować, będzie mi bardzo miło. No i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!